Autentyczna historia. Pewien kaznodzieja został poproszony o to, aby na sympozjum dla kobiet wygłosić konferencję na temat seksu. Czuł się bardzo zażenowany, kiedy żona zapytała go, na jaki temat został poproszony, aby głosić konferencję. W związku z tym, żeby uniknąć jakichś dociekliwych pytań, odpowiedział, że ma mówić na temat żeglowania. Proszę sobie wyobrazić zaskoczenie tej żony, kiedy 2 dni po konferencji w supermarkecie podchodzi do niej jedna z kobiet, która brała udział w tym sympozjum i mówi tak: proszę pani, ja pani strasznie zazdroszczę. No, pani mąż jest tak obeznany w temacie. Na co żona tego pastora odpowiada z podniesionymi brwiami: to dziwne, że pani tak mówi, bo szczerze mówiąc, to robił to tylko 2 razy w życiu. Za pierwszym razem zdmuchnęło mu czapkę, a za drugim cumował 1,5 godziny. Dzisiaj chcę mówić bez owijania w bawełnę, bez szukania jakichś takich skomplikowanych żeglarskich pomysłów. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie na temat mężczyzna wobec kobiety.